tradycje dotyczące tego, czy muzeum jest tym, czy może nie jest tym, co jak sądzę może być zaczynam do dobrych dyskusji, bo z pewnością patrzę na Państwa i widzę, powtarzam, że macie Państwo większe apetyt na dyskusję niż na lunch. Ja bardzo serdecznie Państwa przepraszam, to znaczy Panie Prelegentki i Pana Prelegenta za to, że było to krótkie do egzekucji czasu, ale pracowałem pod czynnym spojrzeniem Pani Dyrektor Aleksandry Mierzyjewskiej, więc wszelka próba oporu byłaby zbyteczna. Proszę Państwa, proszę uprzejmie o zgłaszanie się do dyskusji. Widzę dwie ręce. Pan był pierwszy. Jak Pan nie. Krzyż. Dzień dobry. Marcin Frugal, Uniwersytet Łódzki. Ja troszkę zajmuję się relacjami, także chciałbym skierować pytanie do pana Kamila Mędzie, który mówił o DNA Krakowa. Pana zainteresował mnie ten, powiedzmy, taka metoda, aby przed spotkaniem z interesariuszami odbywać takie godzinne, indywidualne spotkania i właśnie pytanie. Czy to wprowadziła jedna osoba, czy łatwo było umówić się z tymi interesariuszami, czy takie godzinne spotkania były przed każdą sesją, o której Pan opowiadał, także proszę troszkę powiedzieć od kuchni, jak taka sprawa wygląda i czy ta formuła jest czymś nowym w Państwa działaniu, czy też już były tego typu metody stosowane. Natomiast też kolejne do Pani Kamili. Teraz pytanko. Muszę powiedzieć, że to wystąpienie również bardzo mi się spodobało. Może już kiedyś jakby wyjaśnię dlaczego. Natomiast Pani tutaj wspomniała tylko o Facebooku. Czyli to było jakby tylko wspomniane, że macie Państwo trzy profile na Facebooku. Na pytanie, co to znaczy profile? Dlaczego trzy, a nie jeden? Pani Kamil, bardzo proszę, do Pana było pytanie pierwsze. Tak. Te godziny spotkania odbywają się przed każdym wydarzeniem. Rozmawiamy z każdą zaproszoną osobą. To jest tak, że mówimy o tym, że równolegle powstawało DNA Krakowa i wystawa, ale równolegle też powstawało Muzeum Krakowa Centrum Działań Społecznościowych prowadzone przez Katarzynę Dniarczyk. To jest organizatorką i współprowadzącą DNA Krakowa. Więc z częścią uczestników spotykamy się ja, z częścią uczestników spotyka się ona i potem konsultujemy to, co od nich uzyskaliśmy w trakcie tej drogi. Czy trudno jest z tymi osobami się spotkać? To, że my spotkamy się z osobami takimi, które już przyjęły zaproszenie do uczestnictwa w DNA, a zaproszenia wysyłamy w pewnym sensie do skupu, czy nie do skupu, że jeśli ktoś nam nie odpowie, albo odpowie nie, to poprosimy, tylko jeśli ktoś nam odpowie nie, to wolę mamy. Jeśli jest zainteresowany tym, to też nie widzimy takiego potencjału do współpracy, bo szukamy kolejnej organizacji, kolejnego ruchu miejskiego, który działa w podobnym zakresie, no i który się z kolei w końcu się zgadza. I w końcu mamy odpowiednią grupę osób reprezentujących różne stanowiska na te zadania. To, że pojawiły się już trzy profile na Facebooku, wynika z tego, że nasz muzeum zaczyna się rozwijać i tych obiektów przybywa. Jakby treści, które obecnie znajdują się na profilu naszego muzeum, nie są dublowane na tym profilu, który dotyczy Zagrody Krajeńskiej, czyli tego obiektu skansenowatego. Tam prezentujemy treści głównie etnograficzne. Natomiast trzeci skierowany jest typowo dla turystów i mieszkańców regionu, gdzie prezentujemy treści turystyczne, takie materiały dotyczące regionu oraz promujemy wydarzenia w regionie. Dziękuję bardzo. Pan się zgłasza, bardzo proszę. Dziękuję. Krzysztof Wolny, Muzeum Wolny, jest nasze przedstawy, bo to miałem wczoraj. Ja tak naprawdę nie zgadzam Was uwagą, po wysłuchaniu Pani Katarzyny i Pani Kamili właśnie. Chciałem skomentować trochę na temat tych działań o charakterze obywatelskim i lokalnym tak naprawdę. Wczoraj już mocno dosyć dyskutowaliśmy o tym, czy takie działania rozszerzanie misji muzeów jest potrzebne. Niektórzy z Państwa byli bardzo zaniepokojeni, takim odejściem od naszych klasycznych funkcji, klasycznej misji. Chciałem powiedzieć dwa słowa, to prawda, to
promocyjnym, przepraszam, o takim programie, który prowadzę teraz Muzeum Woli. My wykonaliśmy konkretne badania w 2020 roku, czyli już w roku pandemii. To było po marcu, po lockdownie. Badania polegające na tym, że odwiedziliśmy kilkanaście miejscowości, w których wcześniej była nasza mobilna wystawa Muzeum na Kółkach. Przeprowadziliśmy tam badania z samorządowcami, lokalnymi liderami, instytucjami podległymi samorządom, czyli też muzea regionalne przede wszystkim mieliśmy tutaj na tapecie. Co nam z tych badań wyszło? No przede wszystkim wyszło nam to, że ludzie, z którymi rozmawialiśmy, dostrzegali gigantyczny potencjał swoich miejscowości, jeśli chodzi o działania w zakresie promocji lokalnego dziedzictwa kultury i historii Żydów również. Natomiast mieliśmy taki dosyć bardzo rozbudowany tak naprawdę panel oczekiwań, tak? No, przede wszystkim zależało nas badaniu nie tylko co oni wiedzą, tak? Tylko też czego oni chcą. I co nam z tych badań wynika? Przede wszystkim wynika to, że bardzo mocno oczekiwane w miejscowościach poniżej 20 tysięcy mieszkańców, czyli jeszcze raz powtarzam, za regionalne, jest wsparcie z centralnych instytucji. My, jako Muzeum Historii Żydów Polskich, postrzegamy, jesteśmy jako centralna instytucja w zakresie edukacji narracji o historii grupy Żydów. W zakresie sieciowania instytucjonalnego, w zakresie szkoły, wizyt szkoleniowych oraz wizyt specjalistów z Muzeum Polin w terenie. Więc ja chciałem powiedzieć, że takie to bardzo łatwo się mówi w takich dużych ośrodkach, tak, że no może nie powinniśmy jednak się angażować lokalnie, bo może jednak wykonujemy to naszą klasyczną misję, ale ja ze spotkań z muzeumami regionalnymi wiem, że jak się jest muzeum regionalnym, to trzeba tak naprawdę robić wszystko i te oczekiwania lokalnej publiczności, jeśli chodzi o taką misję społeczną, są bardzo duże. I wydaje mi się, że w tych takich dużych ośrodkach, ja pochodzę z takiego z mniejszej miejscowości, natomiast mieszkam w takim dosyć dużym mieście jak Warszawa. Przypomnę, 300 tysięcy osób teraz się zwiększyliśmy niedawno. Migracja ukraińska również przygotowują ofertę dla grupy, jaką są w tym momencie, w zasadzie już częściowo z migracyjny. No, takie środki też o tej lokalności działania obywatelskich, to nie powinny, moim zdaniem, sprawę zapomnieć. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie, zwłaszcza za tę konkluzję, która łączy się za muzeum metropolitalne z muzeami regionalnymi. Sądzę, że to jest cenne, tym bardziej, że zgodnie z tym, co pan powiedział, warto o badania. Tak, widzę, że pan się zgłasza z ostatniego urzędu. Bardzo proszę. Damir, panie przewodniczący, no oczywiście byłam pytanie do pana kapitana. Jak pan interpretuje rezydentność, tak? Takie słowo tam padło, bo widzowie, pan powiedział, że tam muzeum rezydentów, jeszcze powiedział, że to się wnosi drogą płciową. Też mówi kurację. Ta rezydencja, tak jak wspomniałem, odporność, a więc odporność na zmiany, która jest budowana dzięki temu, że dostosujemy się do tych charakterystycznych, dostosujemy się do tych zmian. To znaczy, traktujemy program, traktujemy wystawę, że mamy możliwości zmienienia tego programu, dostosowania tej wystawy, tak żeby ona była cały czas aktualna. Więc tak jak rezydenta powinny być miasto, to znaczy nie powinny się zamykać w jakiejś jednej ścieżce rozwojowej, tak żeby jakieś niespodziewane wydarzenie nie powodowały, że ucięcie tej ścieżki rozwojowej wywołuje kryzys. Tak, moim zdaniem, rezydenta powinny być muzea, zwłaszcza takie w naszym muzeum miejskie, żeby mogąc dostosowywać się do tych zmian, być stale aktualnym. Więc być stale aktualnym poprzez możliwość dostosowywania się do tej rzeczywistości. Ale rezydenta może sprężystość. Tak, no to sprężystość to właśnie od tej elastyczności na ta elastyczność właśnie pozwala na to, żeby nigdy nie znaleźć się w zagrożeniu, albo żeby na to zagrożenie zareagować na tyle wcześnie, żeby się do niego dostosować. Dziękuję bardzo. Dalsze jeszcze chwilę. Ja pozwolę sobie na jedno pytanie, chociaż zapisałem sobie chyba z 4 strony. Czy pan wybiera głos? A zgłaszam się, tak? To bardzo proszę. Ja chcę zapytać pani Kamili o. Mówię pani dużo o. Może znacie państwo potrzeby odbiorów. Chciałem się zapytać, jak państwo opłaca się
skąd czerpie się wiedzę na temat tej potrzeby. Oczywiście staramy się śledzić te badania, które są publikowane w ogólnie polskie. Natomiast w przypadku muzeów regionalnych ogromną zaletą naszej małej instytucji jest to, że my mamy bezpośredni kontakt bez przerwy ze swoimi odbiorcami, z gośćmi, którzy przychodzą do muzeum, no bo jakby dla nas jest naturalne to, że ja też muszę na przykład zejść do kasy i sprzedać bilet wstępu do muzeum, tak? Ja wiem, skąd przyjeżdża do nas turysta, mam drzwi do swojego gabinetu, bo cały czas mam wgląd w to, kto znajduje się w muzeum i ja rozmawiam z tymi ludźmi i pytam ich o to, jak im się podoba, czego im brakuje w muzeum, co by zmienili. Poza tym bardzo mocno w tym internecie staramy się działać i przyjmować tą informację zwrotną, czytać komentarze, reagować bieżąco na te komentarze i wykorzystywać te informacje do przyszłej działalności. Poza tym, jak wspomniałam, bardzo bliska współpraca jest z lokalną społecznością z tego względu, że po prostu mamy niewiele pracowników i nie jesteśmy w stanie wszystkiego sami zrobić. Dlatego staramy się korzystać z tych zasobów ludzkich, które nas otaczają, które przychodzą z tych osób, które przychodzą do nas z jakąś inicjatywą i wtedy z nimi wspólnie tworzymy i rozszerzamy również oferty. Bardzo proszę, jest kolejne pytanie z trybu. Ja przepraszam, że pani Kamila jest tak eksploatowana, ale chciałem zadać pytanie dopiero po pani ostatniej odpowiedzi. Bardzo mi w takim razie ciekawi, jaką państwo macie frekwencję ogólną, jaką macie frekwencję w poszczególnych oddziałach, tak? Bo rozumiem, że Skarsen to jest jedno, siedziba główna to jest drugie, że macie przynajmniej dwa takie miejsca, gdzie ludzie przychodzą. To jak wygląda ta frekwencja? I ogólna roczna, a być może są jakieś tam szczególne sztab, czy sezonowe, czy tygodnie, które są charakterystyczne dla państwa placówki? Nasza frekwencja waha się od 3 do 5 tysięcy osób rocznie. W tym są i wejścia bezpłatne, i wejścia płatne. Staramy się wszystko notować, również spotkania wykładowe. Oczywiście w to nie wliczam imprez, które odbywają się na zewnątrz, bo też na przykład w związku z tym, że nasze muzeum znajduje się w zabytkowej tkance miasta na terenie tej starówki, staramy się ożywiać centralny punkt tego rynku i na placu organizujemy dodatkowo targowiska sztuki, gdzie twórcy lokalni mogą się wystawiać. Ale jeżeli chodzi dokładnie o taką statystykę, którą przekazujemy do GUS-u, to jest pomiędzy 3 a 5 tysięcy, wiadomo, że ten okres pandemii też to zmienił. Jeśli chodzi o ten stan, to przyjęliśmy to dopiero w ubiegłym roku, więc tutaj jakby nie mamy skali porównawczej, nie? Ośmielę się zadać jedno pytanie, narażając się na Państwa wysokokalorycznych nie, ale mam pytanie do Pani Katarzyny i Magrywak. Pojawiła się taka rozbieżność, to znaczy Pani stwierdziła, nasza wystawa jest pozbawiona narracyjności, po czym zaraz Pani dodała, jest pozbawiona jednej narracji. To uściślenie dość ważne, jak sądzę. Natomiast Pani Katarzyna Kuszmej pokazała Państwa wystawę jako pewną formę narracyjności. Czyli dopatrzyła się do tej narracyjności. Ale ja wrócę do tego, co zapytałem, już tak wywołując po Pani wystąpieniu. Czy ten obywatelski projekt, to co już powiedziałem, jaką ma relację do owej narracyjności na wystawie? To znaczy, czy on jest zbudowany, że ponieważ nie ma narracyjności na wystawie, to musieliśmy stworzyć taki program? Czy ten brak narracyjności jest walorem tego programu, który Państwo budujecie? Bo zaczęła Pani od wystawy, a potem mówiła Pani o tym programie. Czy jaka jest relacja między tą narracyjnością, czy brakiem
a sposobem funkcjonowania tego programu budującego w Warszawie postawy obywatelskie. Ja myślę, że przede wszystkim my chcieliśmy zrobić ten program, nie musieliśmy go robić i dzięki temu, że ta wystawa nie posiada, nie narzuca jednej narracji, znaczy chodzi mi o to, że ona nie narzuca ani odbiorcy, ani nam, osobom, które kreują nasze programy edukacyjne, jednego sposobu opowiadania o Warszawie. I dzięki temu mamy taką możliwość, aby pracować z publicznością w oparciu o to, jak publiczność odczytuje różne wątki związane z historią Warszawy i możemy nawiązywać do różnych obiektów, które na tej wystawie się znajdują, bez jakby takiej odgórnej, narzuconej narracji, która opowiada w jednoznaczny sposób tą historię. Także gdybym miała odpowiedzieć jakoś prosto na to pytanie, to bym powiedziała, że dzięki temu, że muzeum, tak wystawa główna jest tak skonstruowana, to znaczy jest skonstruowana w sposób, który daje wybór widzowi tego, co chce zobaczyć i jak chce to odczytać, mamy szansę na tworzenie bardzo szerokich programów, które dotyczą także kwestii obywatelskich miejsc. Jeszcze zapytam, czy to oznacza, że jeżeli jakieś muzeum poszło drogą narracyjności? Pytanie, czemu od razu do słowa narracyjności pani dodaje słowa narzuca, bo to jest słowo obsesyjne. Opowiadanie czegoś niekoniecznie musi być narzucenie, ja też opowiadam, niekoniecznie tego narzucam. Ale jeżeli jakieś muzeum przyjęło drogę narracyjnego funkcjonowania, to znaczy, że ma większą trudność w budowaniu postaw obywatelskich poprzez tą narrację, którą opowiada? Niekoniecznie. To ja myślę, że te dwie rzeczy w ogóle się nie wykluczają. To znaczy, ja myślę, że ta wystawa, którą mamy w Muzeum Warszawy, po prostu daje nam bardzo szerokie spektrum działania. Ale to nie oznacza, że muzea, które mają tą narrację i opowiadają historię w jakiś sposób, w który chcą ją opowiedzieć, nie mogą takich działań podejmować. Ja myślę, że po prostu dzięki temu, że skupiamy się jakby pracujemy wokół wybranych muzealiów, daje nam bardzo dużo swobody w kreowaniu po prostu różnych działań z publicznością. Dziękuję bardzo. Pan profesor Maciejowski, bardzo proszę. Proszę, proszę się jeszcze chwilę powstrzymać mikrofon na ciągle. Nie wiem, to tak kieruje to pytanie ogólnie. Na czym polega muzeum, znaczy nie na muzeum, ale wystawa nie narracyjna. Moim zdaniem wystawa z natury rzeczy jest narracyjna. Wystawa jest po prostu formą narracji. Może być narracja ustna, narracja pisemna, narracja jakaś tam wysługowa. Wystawa jest narracją poprzez zestawienie z sobą obiektów różnych. I chyba nie ma czegoś takiego jak wystawa nie narracja. Tak, to bardzo profesor Tomasz Dorosek. W tym momencie narażam na znak, że nam czy w ogóle to otwiera ogromny taki spotkanie. Ja oczywiście odpowiem, skoro pan zadał pytanie wcześniej, to ja powiem, że się oświeca stan nie zgodzić. Znaczy narracja jest wtedy, kiedy istnieje klucz narracyjny, czyli istnieje klucz fabularny. Zestawienie dwóch rzeczy może być potencjałem narracyjnym, opowieścią nie jest. Liczyłem na to, że pan się zgłosi, bardzo proszę. A jaka wystawa jest bez klucza narracyjnego? Taka wystawa, która nie ma klucza popularnego, to znaczy nie pojawia się. Czy wystawa sklepowa nie ma klucza narracyjnego, a nie ma formy? Jeszcze raz też powtórzę, bo państwo... Wystawa sklepowa, czy nie jest narracyjna, nie ma klucza popularnego, bo nie musi się opierać na buty, stoją na wystawie. Buty, przepraszam, stoją na wystawie sklepowej, to jest narracja. To jest narracja, która opiera o tak bezpo. Panie profesorze, no musimy dyskutować uczciwie. Wystawa sklepowa, ta czy zielona więź ma zaszczyt wystawić się na pośmiewisko. No, oczywiście wystawiamy pewne rzeczy w rozumieniu takim technologicznym. Natomiast poprzez słowo wystawa narracyjna, to jest wystawa, która zakłada określoną opowieść. Wystawa sklepowa nie zawiera sobie opowieści, może zawierać. No ja nie wiem, na szczęście jest za, będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Bardzo proszę. Dodatkowe
komentarz, to znaczy to wystawanie na ten sejm, jest takim kuzorycznym moim zdaniem, jak postulat o całkowitym wycofaniu się kuratora z obecności na wystawie. Znaczy czegoś takiego po prostu się nie da zrobić, a zaawansowano na rosną tezą o tym, że sam przekaźnik informacji też informacje zawiera i dost. Myślę, że no i taka teza jest bardzo wielkim wsparciem tego. Na tyle stara sklepowa, bo zgadzam się z panem profesorem, jakieś wiadomości ze sobą mierzy jakąś opowieść, tylko kwestią jest tutaj poznań. Jestem w mniejszości, jeśli nie poddaję, ale nie będę teraz poprosił szatni, bo się zgłasza pan Marcin Szymon, bardzo proszę. Pod mikrofon. Proszę, jeszcze czekam, czy ktoś z Państwa chce się wypowiedzieć. Niekoniecznie.
w związku z tym dwa słowa. Bo co to jest ta wystawa narracyjna jednak na gruncie muzealnictwa, tak? Jak rozumiem, Marcin tutaj przed chwilą powiedział o konserwatywnym zwrocie w polskim muzealnictwie i tak zgadzam się jak gdyby z nim, że tak należy odczytywać tę wystawę Muzeum Warszawy. Dlaczego? Dlatego, że wystawy narracyjne, jeśli tak można pokusić się o najkrótszą być może definicję, w pewien sposób stają się bohaterem same dla siebie, tak? Obiekt jest jak gdyby wykorzystany, opiera się mu jego autonomię na rzecz pewnej większej całości. Natomiast jak rozumiem tutaj, jak odczytuję te wystawy, jak rozumiem wykład pani z Muzeum Warszawy, ta wystawa stała przywraca jak gdyby podmiotowość, autonomię obiektu, tak? To obiekt jest tutaj głównym bohaterem, jak gdyby partnerem dla zwiedzającego. I jak gdyby te zbiorowiska obiektów nie układają się w pewien ciąg narracyjny założony przez kuratora wystawy, tak? W związku z czym jak gdyby wizja, jak wiadomo, no różni widzowie przychodzą do muzeum z rozmaitymi bagażami doświadczeń i wiedzy. Są tacy, którzy znają historię Warszawy znakomicie, są tacy, którzy nie znają jej w ogóle i tutaj te różne nakładki pewnie można na tę wystawę nakładać. Natomiast jakby tak rozumiem sens tej wystawy. Dziękuję. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. I to wszystko nie wiem, nawet proszę o to, jak zapamiętać, że pani chce powiedzieć, jak na dobrze, proszę państwa. Proszę państwa, jak to zna taki komentarz, że oczywiście ja dodałam też, jak mówiłam, ale jednym słowem, bo czas nie gonił, że to tak samo daje nam dużo szans, jak i dużo wyzwań. To znaczy, to jest rzeczywiście tak, że nasza publiczność nie ma trudności z tą wystawą, bo jak pan słusznie zauważył, każdy ma inny kapitał kulturowy, z którym przychodzi do nas i też proszę sobie wyobrazić na przykład turystów zagranicznych, którzy nic nie wiedzą, a było bardzo mało w Warszawie i są takie miejsca, które im nie opowie jakby tej historii w taki sposób, nie zaproponuje im takiej opowieści, z którą wyszliby po prostu z tego miejsca, tylko muszą sobie to jednak w jakiś sposób ułożyć. I ja nie mówię, że ona jest łatwa. To tak nie jest. To rzeczywiście wymaga bardzo wielu rozmaitych zabiegów, żeby ta wystawa była odbierana w sposób taki, żeby nasi zwiedzający chodzili z zrozumieniem czy wyobrażeniem o tym mieście. Natomiast dla nas, jako dla osób, które tworzą programy do tej wystawy, ona daje bardzo dużo szans i otwiera bardzo wiele możliwości. I o to mi też chodziło, że wyobrażam sobie, że dla naszej publiczności może być trudne. My mamy takie sygnały i o tym wiemy i wbrew pozorom bardzo często się zastanawiamy, co możemy zrobić i nie będę tu państwu mówiła, że jest inaczej, ale kiedy my myślimy, co mamy zrobić, żeby opowiedzieć jakoś tą historię, żeby przybliżyć różne wątki, które wiążą się z Warszawą, to my mamy tak otwarte drzwi i naprawdę jesteśmy w stanie dużo bardzo ciekawych rzeczy, bardzo ciekawych programów zbudować. Więc to jest to dwie strony medalu są. Rozumiem, że mam mówiąc zwrot konserwatywny, można też do roku. Bardzo proszę. Czy pana uszczegółowienie może należało zacząć od definicji, czym jest tak naprawdę wystawa narracyjna, to tak jak ten wszystki dowód wylotem, to mi to samo znaczy, a to użyte przeze mnie zestawienie celowe ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Warszawy celowe właśnie w ten sposób dla mnie obie są narracyjne, nie wiem czy się w definicji takiej czy innej, czy nie. Ale to jest tak jak film fabularny z TVP 5D i wieloma wnętrzowskimi, które dostajemy, jeśli musimy trochę zastanowić, wytężyć własną kreatywność i intencje wysilić i dostajemy narzędzia, które tym pomagają. 10 minut nie pozwoliło na nic więcej, ale to są cudownie to modele. To wszystko moje. Nie, cudownie to modele opowiadania. Moim zdaniem Muzeum Warszawy również narracji, zupełnie innej. Ale może faktycznie powinniśmy zacząć od stereotypowania, co to tak naprawdę znaczy. Mówimy używając stereotypów o różnych rzeczach. Każdy myśli oczywiście, bo jest im fabularny, jest też dokumentarny. No właśnie. Związek, prawda? No tak. Jakiegoś powodu wyróżniamy te filmy.
i z efektami. Okej, okay. Są i takie, i takie. Ktoś z Państwa chciałby jeszcze bardzo proszę. Bardzo proszę, jak mogę powiedzieć, proszę Państwa. Byśmy zostali przy tej narracyjności, ja tego odpowiedź jak na mówię, bo ja się zawsze wstrzymam, jak mamy jakieś takie, to jest taka kalka, która się powtarza przez i to nie jest żaden wstyd do osób, do prelegentów z tej części naszego spotkania, że mamy badania, my się wsłuchujemy w to, są grywa zwiedzający. A przepraszam, ja mam dokładnie ARW zasadę, dokładnie ARW. To znaczy, zarządzając zespołem, który przygotowuje ustawy czasowe, ja nigdy nie mówię, to jest grup badania, czy to są w ogóle tego nie wiem. To są wystawy, jak chciałbym zobaczyć. Baw się dobrze, zrób sobie fan. Zrób sobie badania, które zaowocują książką, nowym tytułem, a mówiąc, też będę w tym domu wiesz, bo oni tak są średnio ważne. Bardzo się dobrze, bo wtedy jest szansa, że ci, którzy będą do muzeum, po wyjściu się troszkę zmienią. Na ile się zmienią? Nie wiem. Tego nikt nie jest w stanie w żaden sposób zweryfikować. Tak żadne szkiełko, żadne ogon tego nam nie pokaże, ale taki jest nasz cel. Mieć widzów, którzy po wizycie na wystawie będą inni niż weszli. I ta zmiana będzie ciekawa. Jeżeli mówimy o tej narracyjności, możemy zrobić jedną halę, dać napis Muzeum Wyobraźni i nie dać żadnego przykrodu. Gwarantuje, będą tysiące interpretacji. Bardzo dobrze. Kwestia pomysłu. Tak, proszę. Jest głos. Dyskusja miała trwać pół godziny, więc wydało mi się przedłużyć do pół godziny. Dzięki Państwu zresztą, ale oczywiście nie odbiorę mikrofonu mikrofonu. Dzień dobry, mogę z Muzeum Wyobraźni. Przyjechaliśmy na, przepraszam za porównanie, na dyskusję o samochodach, rozmawiamy o samym Mercedesem. No nie tylko mówimy o muzeach, przepraszam, Warszawa, Kraków i gdzie jeszcze. A większość muzeów w Gdańsku są takie małe muzeum. Mówimy o nowoczesnym muzeum? Świetnie, ekrany do droga, sorry, komórkę do droga mam 10 lat, to nie jest nowoczesne. Takie muzea to są nowoczesni ludzie, którzy mają wszystko. To są nowoczesne. Nie zapamiętajmy to sobie i może na następne spotkanie naprawdę więcej osób tego typu, bo będziemy rozmawiać o narracji słowni języka polskiego. Wystarczy. Trochę mniej teoretyzowania, a zobaczmy, jak to robią naprawdę ludzie, którzy pracują w małej społeczności, gdzie partycypują w tej społeczności. Nie robią badań, tylko po prostu praktykę uprawiają. Dziękuję. Muszę się odnieść do tego, co Pan powiedział. Pewnie nie protestując tego, że siłą współczesnego muzealnictwa jest jego lokalność, ale ponieważ czuję się w konieczności zabrać głos organizatora, organizator nie dokonał wyboru, tylko te rady wynikały z tego, co zostało do organizatora przysłane. Nie był wyrozumowany wybór pod tytułem zmiany regionalność czy metropolitalność. Wiem także, bo wyglądały wszystkie zgłoszone aplikacje. Ale oczywiście, jak najbardziej, jedziemy wszyscy do złota poranku. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze? Bardzo proszę, Kazimierz, super. Jeszcze jak to tu nie wiem, jeszcze na słowa. Ja się trochę zgadzam z panem dyrektorem, bo już wiosną byśmy próbowali jeszcze w czasie, kiedy pracowałem z modeliami, zrobić na Włoszczyźnie taką platformę w polu dla Muzeum Regionalnego, aż mniejszych instytucji. Przy rekrutacji na takie spotkania bardzo często słyszeliśmy, nie mamy czasu, to jest na stronie. Pani jedna pojedzie z zespołu na to, na konferencję, druga na przykład jest na zwolnieniu, to musimy zamknąć muzeum. Podobnie teraz słyszę, jak rekrutuję ludzi na spotkania, właśnie te nasze wizyty, ten digitalowy, tak się nazywa program, którym koordynuję teraz Polinę. No, często po prostu nie ma czasu na pisanie referatów i na taką pracę teoretyczną. To jest bardzo duży potencjał, to mówię właśnie z obozu strony planetarnej. Również uważam, że to była zasadna referat i że takiego głosu czasem brakuje jest bardzo praktycznych powodów na imprezach tego typu, jak na której jesteśmy teraz. Taki wniosek, Panie Pawle, ponieważ są głowy, żebyście wy wyjeżdżali do skrobanu biznesu, to przyjdziemy wszyscy do banku. Wtedy na pewno będziecie mogli grozić o konferencji. Proszę Państwa, tak, chcę Pani Dyrektor, a nie Pan przygrozi, ja zamykam dyskusję, jak nie warty, ale tak się to wkręciło. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.